Sobota 19 października była dniem szczególnym dla mieszkańców gminy Dobromierz, a przede wszystkim sołectwa Borów. W tym dniu oddano do użytku budynek świetlicy wiejskiej. To kolejna duża inwestycja przeprowadzona przez wójta gminy Dobromierz Jerzego Ulbina. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali pani poseł Monika Wielichowska, starosta świdnicki Zygmunt Worsa, pani radna Agata Ślęzak, pani sołtys Danuta Radoń, wójt gminy Dobromierz Jerzy Ulbin, pan Andrzej Sukta, przedstawiciel LGD oraz ksiądz proboszcz Sylwester Kawa, który również poświęcił obiekt, życząc, aby był miejscem integracji lokalnej społeczności. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się w budynku świetlicy. O głos poproszony został wójt naszej gminy, który serdecznie przywitał wszystkich zaproszonych, a w szczególności mieszkańców Borowa. Cieszę się, że otwieramy tą świetlicę. Otwieramy dla Was, Pani Sołtys, Pani Radna, dla mieszkańców Borowa. I życzę, żeby ta świetlica tętniła dla wszystkich pokoleń, od tych najmłodszych do tych najstarszych, od poniedziałku do niedzieli. Wszystkiego najlepszego. Po przemówieniu wójta gminy Dobromierz Jerzego Ulbina głos zabrali pani radna Agata Ślęza, która podkreśliła, że w dzisiejszym dniu dzięki działaniom i postawie pana wójta spełniły się jej marzenia o powstaniu świetlicy, za co serdecznie mu dziękuję. Pani sołtys Borowa Danuta Radoń wyraziła swoje nadzieje, że mieszkańcy sołectwa aktywnie będą brali udział w spotkaniach i obiekt będzie tętnił życiem. Na ręce pana wójta złożyła piękny kosz kwiatów z podziękowaniem za budowę tak ważnego obiektu. Pani poseł Monika Wielichowska złożyła gratulacje władzom gminy Dobromierz za realizację tak wielu inwestycji, pracowitość i skuteczność w działaniu. Władzom gminy Dobromierz oraz radnym gratulacje za aktywność społeczną i budowę nowego obiektu złożyli również pani radna powiatowa Daria Kurek, przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Świerk, pan radny Janusz Zawadzki, prezes Stowarzyszenia Aktywni Borów Dzieszków Krystian Ulbin oraz mieszkanka Borowa Zofia Król. Pani Zofia szczególne podziękowania złożyła pani radnej Agacie Ślęzak za jej olbrzymie zaangażowanie w powstanie obiektu, wręczając bukiet kwiatów. Prezentację multimedialną pokazującą etapy budowy świetlicy przygotował dla nas pan Stanisław Kałużny. Spotkała się z dużym zainteresowaniem i nagrodzona została gromkimi brawami. Podobnie jak występ artystyczny przygotowany przez zdolną młodzież z Borowa. Wszystkich gości zaproszono na lampkę szampana oraz poczęstunek sfinansowany przez radną Agatę Ślęzak, panią sołtys, Radę Sołecką oraz sponsorów, a wójt gminy Dobromierz przygotował słodką niespodziankę – pyszny tort. Uroczystość zakończyło spotkanie towarzyskie połączone z zabawą taneczną. Proszę Państwa, sprawa tej inwestycji początek ma gdzieś w kampanii wyborczej 2010 roku, gdzie ja i również pani radna, dzisiaj już pani radna Agata Ślęzak, a wtedy kandydatka do rady, sugerowaliśmy, że ta inwestycja jest tutaj niezbędna i ten obiekt jest tutaj wręcz potrzebny. Przy dużej udziale pani radnej szybko przyjęto plan odnowy miejscowości i ta świetlica była najważniejszym jego elementem. Tak naprawdę złożyliśmy wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi, stąd uzyskaliśmy 250 tysięcy dotacji na ten obiekt. Cały koszt w granicach 415 tysięcy łącznie z projektem, z mapami, z nadzorem inwestorskim. Wyposażenie z kolei to Fundusz Sołecki 2012 roku, tutaj na sali stoły, krzesła, a ta piękna kuchnia to Fundusz Sołecki tego roku 2013. I jest to spójne, gmina wybudowała obiekt, sołectwo przeznacza Fundusz Sołecki, który jest elementem budżetu gminy do tego obiektu i całość wygląda tak, jak dzisiaj wszyscy się Państwo widzieli. Bardzo dobrze i uważam, że jest potrzebne. Mieszkańcom życzę, żeby rzeczywiście ten ich dom miał duszę. Czuwał Pan nad inwestycją technicznie? Proszę nam powiedzieć. Tak, już na etapie projektowania zostały zaprojektowane nowoczesne rozwiązania dotyczące klimatyzacji i ogrzewania. Tutaj sala jest ogrzewana systemem nagrzewnic nadmuchowych, który jest bardzo oszczędny i jest bardzo wydajny. Jest silne przewietrzanie, mamy wentylatory, ale wykonaliśmy również piękne zaplecze dla tej świetlicy. To nie jest tylko sala, to jest również piękna kuchnia, jest nowoczesna kotłownia z automatycznym ogrzewaniem.
sanitariaty. Obiekt jest ogrzewany gazem, propanem ze zbiornika. Jest wyposażony we własną kanalizację, wodę z sieci gminnej, ze studni głębinowych, także również tutaj mamy bardzo dobrą wodę. No ważne jest, żeby na etapie już projektowania uwzględnić te rzeczy. Wykonanie, no przetargi, 16 podmiotów się zgłosiło, ale ten, który wygrał, zrobił to solidnie. Co by Pani chciała, żeby w świetlicy było realizowane? Chciałabym, żeby na świetlicy spotykały się wszystkie grupy wiekowe z naszej miejscowości, aby dzieci, które teraz korzystają ze świetlicy środowiskowej, miały miejsce do spotkań, do zabaw. Pani sołtys, jak długo czekaliście na inwestycje? Grupę lat żeśmy czekali na świetlicę. Pan wójt z panią radną wywiązali się z obietnic wyborczych. Pani poseł, jakie jest pani zdanie na temat działań pana wójta na terenie gminy Dobromierz? Chodzi mi głównie o działania inwestycyjne. No jest ich całe mnóstwo. Dzisiaj pan wójt wymieniał. Ja nie będę oczywiście teraz ich wszystkich wymieniać, ale to jest intensywnie rozwijająca się gmina, bo inwestycja w kanalizację, w drogi, chociażby w takie świetlice, bo pamiętajmy, że to jest druga, a przed nami za 10 listopada będzie kolejna otwarta. Wiem, że mieszkańcy innych sołectw też się domagają. Wiem, że złożył pan wójt wniosek na termomodernizację obiektów szkolnych. Mam nadzieję, że ten wniosek znajdzie uznanie w Warszawie. No, próbujemy się z nim przebić, choć wniosków jest dużo, także bardzo dużo się dzieje. A nie wszyscy to potrafią, więc myślę, że pan wójt ze swoją radą są bardzo dobrymi gospodarzami w Dobromierzu. Panie starosto, czy uważa pan, że takie inwestycje mogą dobrze służyć lokalnej społeczności? Oczywiście, każda świetlica w miejscowości wiejskiej jest takim elementem scalającym mieszkańców, a do tego miejscem, gdzie powstają różne pomysły. W większości przypadków w powiecie świdnickim bardzo dużo stowarzyszeń działa z osobowością prawną i piszą wiele programów europejskich, szczególnie związanych z lokalnymi grupami działania, a gmina Dobromierz jest również w takim stowarzyszeniu na szlaku granitu i tak jak gmina Jaworzyna Śląska, Żary, Szczegom, gmina wiejska Świdnica właśnie z takich projektów korzystają, a to jest element, który po prostu powoduje, że można się ubiegać o środki europejskie. Nie dość, że będzie na pewno służyć integracji mieszkańców, ponieważ to jest taki nasz wspólny dom mieszkańców Borowa. Ja jako prezes Stowarzyszenia Aktywni Borów Dzieszków, my, nasze stowarzyszenie mamy na celu integrację dwóch wiosek. Dodatkowo mieszkańcy Borowa na pewno się zintegrują, ponieważ świetlica im to w końcu umożliwi. To jest piękny, nowoczesny obiekt, bardzo funkcjonalny, bardzo przestronny, dlatego zapewne będzie on bardzo dobrze wykorzystany. Czy cieszy się pani, że dzięki inicjatywy pana wójta powstała w Borowie świetlica? No bardzo się cieszę. A co pani by chciała robić na tej świetlicy? Wszystko. Dopóki żyję, chciałabym jeszcze i potańczyć, i pośpiewać. Koło gospodyń założyć. Jakieś kobitki, żeby szyły, haftowały, na drutach robiły takie różne. To jest przydatne. Czy cieszysz się, że w Borowie jest świetlica? Tak, cieszę się, bo ponieważ chcę, żeby na tej świetlicy były zabawy i konkursy. Chciałabym, żeby były tutaj zorganizowane dyskoteki.